Cześć! Jakiś czas temu zrobiliśmy dla Was test nowej linii trzech golarek Braun. Dziś przygotowaliśmy recenzję najwyższego modelu z tej serii, Braun Series 7, która wyróżnia się głowicą pracującą w 360 stopniach. Po 9 miesiącach przyszedł czas na weryfikację. Przejdziemy sobie zatem przez wszystkie funkcje, powiemy, czy coś w naszej opinii się zmieniło i opowiemy sobie o naszych doświadczeniach z Braun Series 7. Gotowi? Zaczynamy! Co znajduje się w zestawie Braun Series 7? Golarka z głowicą typu Flex, nasadka precyzyjnego trymera do przycinania wąsów czy baków, etui podróżne, baza czyszcząco-ładująca i wkład do bazy, wtyczka Smart Plug, szczoteczka do oczyszczania. Przechodzimy do recenzji po dłuższym używaniu. Zacznijmy od samej góry. O głowicy wypowiadałem się ostatnim razem i bardzo ją chwaliłem ze względu na to, że kątów na mojej twarzy jak kropek na Biedronce. I o ile golarka wymagała pewnego przyzwyczajenia, to w dłuższej perspektywie jej praca zdecydowanie wchodzi w krew. Głowica wychyla się delikatnie w każdym kierunku, w górę, w dół i na boki, dzięki czemu dopasowuje się do przestrzeni, po której się porusza. Do tej pory nie miałem najmniejszych problemów, żeby sięgnąć do miejsc, które zwykłą jednorazówką są bardzo trudno dostępne. Seria 7 sunie gładko po każdej powierzchni, niezależnie od tego, czy jest to żuchwa, broda czy szyja. I to się ceni. To zdecydowanie golarka, której używanie jest bardzo proste, a samo golenie przebiega dość łatwo, bez szarpania czy podrażnień skóry. Sprzęt wykorzystuje technologię AutoSense, która dopasowuje moc do gęstości zarostu. Jak to działa w praktyce? No dokładnie tak jak brzmi. Kiedy golarka wyczuje, że zarost jest bardziej gęsty, bardziej mocny, zdecydowanie zwiększa swoją moc. Zachowuje tym samym płynność golenia na całej twarzy. Co ciekawe, działanie tego mechanizmu zdecydowanie czuć i słychać, co jest dziwnie satysfakcjonujące. Można wyskoczyć na parę minut do łazienki, przesunąć głowicą gdzie trzeba i nie martwić się tym, że golenie będzie trwało wieki. Najczęściej wystarczy jedno pociągnięcie trymerem albo golarką, żeby sprawa została załatwiona. Parę razy musiałem na szybko ogarniać zarost podczas pracy nad materiałami na nasz kanał i wtedy urządzenie okazywało się zbawienne. Pomaga fakt, że golarka jest bardzo dobrze wyważona i pewnie leży w dłoni, dzięki czemu golenie wymaga żadnego wysiłku. Do tego modelu w zestawie mamy dodany trymer do baków i wąsów. Dlatego jednym prostym ruchem jesteśmy w stanie zamienić tą golarkę w trymer. Ale jeżeli chcielibyśmy rozszerzyć możliwości tego urządzenia, zrobić z niego prawdziwe urządzenie wielofunkcyjne, to możemy dokupić osobno inne końcówki. Trymer do brody, golarkę do ciała, czy trymer do precyzyjnego stylizowania zarostu. I co najważniejsze, w dobrze wykonanych produktach poznaje się po tym jakość, że cała ta wymiana jest prosta i intuicyjna. I w Braun Series 7 jest dokładnie to zrobione w taki sposób. Jedno proste pociągnięcie, później kliknięcie i już z golarki mamy trymer. Jest to banalnie proste, przyjemne i błyskawicznie golarka jest dostosowana do innego, jakże potrzebnego zadania. Każdy produkt, który jest reklamowany jako wodoodporny, zawsze budzi na początku moją taką trochę nieufność. Muszę dokładnie go obejrzeć z każdej strony, żeby w ogóle sprawdzić obietnicę producenta. I w przypadku Braun Series 7 stwierdziłem, że to jest wykonane w taki sposób, że nie muszę się chyba tego obawiać, dlatego po każdym użyciu tej golarki myłem ją po prostu pod bieżącą wodą i wiecie co? Absolutnie nic się nie stało. Dlatego jestem w 100% przekonany, że można jej używać nawet pod prysznicem. No i nawet jeżeli chcielibyście bardzo dokładnie ją wyczyścić czy nawet odkazić, to wystarczy, że użyjecie tej bazy czyszczącej ze specjalnym wkładem, która nie dość, że bardzo dokładnie golarkę czyści, to jeszcze na dodatek ją smaruje, przedłużając jej żywotność. Te wszystkie pochwały byłyby bezzasadne, gdyby nie sposób działania i szybkość ładowania akumulatora. Golarki używam w różnym stopniu. Czasami stawiam sobie dłuższy zarost, czasami golę się na gładko. Pomaga w tym fakt, że nawet jeżeli zapomnę jej naładować, to w przeciągu 5 minut będzie ona gotowa do pracy. Czy 5 minut ładowania wystarcza na jedno szybkie golenie? No w moim wypadku jak najbardziej. Według specyfikacji bateria starcza na 3 tygodnie używania. Ja nie golę się specjalnie często, nie golę się codziennie i mi bateria wystarczała na 1,5, nawet do 2 miesięcy. Jak na moje potrzeby to jest fenomenalny wynik i praktycznie w ogóle nie muszę się tym przejmować. Produkty z tak zwanej wyższej półki powinny cechować się długowiecznością i standardem jest to, że macie 2 lata gwarancji, tak jak w przypadku golarki Braun, ale co jest ciekawe, że producent daje Wam dodatkowe 10 lat,
których obiecuję, że jeżeli cokolwiek jakimś cudem stanie się z tym produktem, to możecie odesłać ją na serwis i oni w ciągu 10 lat od zakupu naprawią to, co należy naprawić, a wy nie będziecie musieli się rozstawać z ulubionym produktem, do którego się przyzwyczailiście, który polubiliście, idealnie leży wam w dłoni. No i przede wszystkim nie musicie kupować następnego produktu, a starego wyrzucać, co jest po prostu bardziej ekologicznym i odpowiedzialnym rozwiązaniem. Cały nasz zespół lubi produkty, na których może polegać. Jeżeli chodzi o golarkę Brauna, to testowaliśmy ją ja z Adamem przez 9 miesięcy, tak totalnie szczerze. I co? Ku naszemu zaskoczeniu w sumie nie znaleźliśmy żadnych wad, więc jest to absolutnie bezbłędny produkt, który ułatwia tak prozaiczną i codzienną czynność, jaką jest golenie. Więc jeżeli szukacie produktu, który łączy w sobie cechy golarki i trimera, no to nie powinniście szukać niczego innego niż Braun Series 7, który realnie poprawi komfort waszego codziennego życia. A jest to po prostu ważne, no bo przecież lepiej dobrze zacząć dzień, na przykład od dobrego śniadania, kawy, czy na przykład bezproblemowego golenia. I co jeszcze ważne, mamy dla was niespodziankę, specjalny kod promocyjny, który znajdziecie w opisie tego filmu.